Cześć, ja jestem Sarczy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Mass Effecta 3, w którym zajmiemy się dodatkiem DLC z prochów. Mamy tutaj udać się na planetę Eden Prime, gdzie byliśmy przecież już na początku Mass Effecta 1, no i mamy tam odkryć proteański artefakt, odzyskać ten proteański artefakt odkryty przez Cerberusa. Wiem już, o jaki artefakt chodzi, z tego względu, że twórcy w opisie tego dodatku na Originie zaspoilowali to, jakby nie patrzeć, ale oczywiście nie będę zdradzał, o co konkretnie chodzi, no bo nie wszyscy muszą to wiedzieć, a lepiej, żebyście też mieli niespodziankę. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać wobec tego, czego się dowiedziałem właśnie z opisu tego dodatku na Originie. I teraz tak, mamy udać się, które to będzie miejsce. Teraz to trzeba będzie zlokalizować. Tutaj, Gromada Exodus, odzyskaj proteański artefakt, więc za chwilę się tym zajmiemy. Gromada też przejęta przez żniwiarzy, więc zobaczymy, czy teraz w trakcie skanowania będą próbowali mnie atakować. Chyba nie do końca. O, nareszcie coś udało się znaleźć. Zbadaj. Mamy jakiś wrak. Aha, po prostu pozyskaliśmy paliwo. Nic specjalnego w takim razie. Tym bardziej, że chyba miałem pełną ilość paliwa, tak czy siak. No, ale przynajmniej coś tam znalazłem. Mamy oczywiście tą planetę, ale to już była widoczna wcześniej. Cały czas czekam. O, możemy rozpocząć skan. To fajnie. I teraz właśnie wygląda to tak, że tylko raz wysyłamy sondę. Szukamy identycznie odpowiedniego miejsca w ten sposób, jak w dwójce szukaliśmy anomalii. Więc teraz nie musimy całej planety skanować, tylko właśnie zlokalizować anomalię i planeta będzie zeskanowana. Dobra, tylko co to mi to dało? Aha, mamy pliki z proteańskimi danymi i jest to zasób wojenny. No proszę. Czyli ja parę punktów pewnie dostałem. No to jak najbardziej fajna rzecz. I to rozumiem, że będzie wszystko, że już nic więcej tutaj nie ma. No właśnie. Bo już nic się nie pojawia. Nie ma żadnego wskaźnika. Tak więc tak to wygląda. I cieszę się, że teraz właśnie nie trzeba skanować w pełni tych planet, bo to było naprawdę uciążliwe w drugiej części. I nie wspominam tego za dobrze, tak jak chyba większość zresztą graczy. Poza tym chyba niczego już tutaj nie znajdziemy. Czyli wtedy mi zaznaczyło tą planetę dlatego, że można ją było zeskanować, a większość planet jednak nie jest do zeskanowania, tylko jedynie można sobie właśnie ich opisy poczytać, co oczywiście tutaj wam pokazuję na dobry początek. Ciekawe w ogóle, jak wygląda Eden Prime teraz w trzeciej części, to znaczy domyślam się, że nie wyskoczę, nie wyląduję na tym samym miejscu, gdzie w jedynce. Będziemy raczej zupełnie gdzieś indziej. No ale mimo wszystko wracamy właśnie w pewien sposób na planetę, od której to się wszystko tak naprawdę zaczęło. Proszę bardzo. Wow, tutaj opis całkiem spory. Rok założenia kolonii 2152. To wylądujmy tam w takim razie. Wybierzemy sobie za chwilę naszą drużynę. Zwróćcie uwagę, że tutaj domyślnie jest Liara od razu wybrana. No to do tego weźmiemy Garusa w takim razie. Myślę, że to będzie dobra postać na ten dodatek. Z uwagi na to, co właśnie mamy tutaj znaleźć. No i teraz tak sobie myślę, żeby zamiast strzelby, którą testowałem ostatnio, wziąć sobie karabin snajperski. Każdy rodzaj broni tak naprawdę wam prezentowałem. Ostatnio korzystałem, zdaje się, że ze żmii, tak? Tutaj mamy jeszcze ten karabin, a modliszka tylko jeden nabój miała. No to nie, zostawię w takim razie sobie żmiję rzeczywiście. I czy ja tutaj coś jeszcze mogłem ewentualnie sobie ulepszać? Teraz mam nowe rzeczy. Zwiększa pojemność zasobnika na zapasową amunicję, proszę bardzo. Okej. No i tutaj właśnie też ostatnio trochę źle przeczytałem opis tego, tak na szybko. Okazuje się, że obrażenia są zmniejszone, ale tylko przy
tych pociskach przebijających różne obiekty, a normalnie są takie same obrażenia, więc nie muszę tak się tego bać. Tutaj zwiększa celność, jeszcze lepsza rzeczywiście była, ale weźmy sobie tutaj pojemność zasobnika na zapasową amunicję. To się może przydać jak najbardziej. No i zostawiamy sobie. A jeśli chodzi o ten karabin, to właśnie zostawię sobie tą motykę, zwłaszcza że mam teraz ulepszoną. I tutaj może właśnie sobie... Proszę, mam na przykład stabilność, chociaż chyba stabilność tego karabinu była akurat niezła. Ewentualnie zwiększenie celności. Dobra, jednak zainwestujmy w stabilność w takim razie. Niech będzie, zobaczymy jaka będzie zmiana. No i to było na tyle. Zatwierdzamy zatem. I tutaj też chciałem sobie ulepszyć sprawność. Już wcześniej sobie zobaczyłem, że mam tutaj zmniejszenie opóźnienia regeneracji tarcz o 15%. A następnie będzie można jeszcze zwiększyć premię do zdrowia i tarcz. Jeśli chodzi o Garusa, mina zbliżeniowa albo przeciążenie. Weźmy przeciążenie. Zwiększa obrażenia o 30%. I do tego jeszcze Liara, 8 punktów. To zobaczmy sobie tutaj. Siła i czas trwania mocy zwiększona. Tutaj tylko 3 punkty mi zostały, więc odkształcenie może weźmy. I okej, to by było na tyle. Zatem możemy rozpoczynać już ten dodatek DLC. Eden Prime. This is where it all began. A no właśnie. Where the Prothean beacon gave you the vision that warned us about the Reapers. And where Saren launched his first major attack with the Geth. Yes. And now, with Cerberus here, Eden Prime's colonists are under attack again. No i widzicie, już Garus się odezwał. Liczyłem właśnie na to, że z uwagi na powrót na planetę, gdzie wszystko się zaczęło, to Garus też będzie miał coś do powiedzenia, mimo że przecież jeszcze wtedy go tam z nami nie było. Seems like more than just 3 years ago. I remember the reports. I was busting my ass trying to find evidence against Saren. Hearing that he'd attacked a colony while I sat mired in bureaucracy, that was a bad day. No właśnie, Garusa wtedy z nami jeszcze nie było, dopiero do nas później dołączył, jak pamiętacie. You always did prefer a straight-up fight. And you're always good at helping me find them. Cerberus hit Eden Prime hard. Whatever they found here was worth a major offensive. There are survivors elsewhere on the colony, but they killed everyone near the dig site. They deserve better. I know. The Alliance did what it could to evacuate colonists, but Cerberus came in so quickly. If we find survivors, we'll do what we can. What about this artifact? Is it part of the Prothean device we found on Mars? The Alliance didn't get any specifics about what Cerberus has uncovered. But whatever it is, it's better off with us than with Cerberus. I'm bringing you in as close to the dig site as I can. No way we'll avoid detection, but you should have a few minutes. Appreciate it. All part of the service, Commander. All right, everyone. Get ready to move. With luck, we can get to the dig site before Cerberus knows we're here. No sign of survivors. Come on, we need to find the dig site. This was a beautiful colony once. It survived, Saren. It can survive this. I grew up on ships. Lose one, you can always move on to another. But you'd still remember. Trzeba przyznać, że ta okolica nie przypomina za bardzo tego, co mieliśmy w pierwszej części. No ale tak jak mówiłem, tutaj odwiedzamy zupełnie inną część planety najwyraźniej. Zerknijmy sobie do leksykonu. Proszę bardzo. Mamy wpisy właśnie z tego dodatku. Planety i miejsca Eden Prime. Ogólnie powiem wam, że dodatek kosztuje na PC-cie 800 punktów BioWare, z tego co pamiętam. No i był ten też on dodawany do edycji kolekcjonerskich. Pamiętam też, że była taka afera, że podobno można było ten dodatek odblokować bez kupowania go. Co oznaczało tyle, że tak naprawdę pliki z tym dodatkiem były już od początku w grze.
była spora afera, że właśnie twórcy, czy też wydawca żądali pieniędzy za coś, co już było w samej podstawce. No przykra praktyka, przykra. No ja zdecydowałem się normalnie to kupić, nie bawić się tam w grzebanie w plikach. Nie wiem, czy to jest nadal możliwe, odblokować to w ten sposób. Nawet się tym nie interesowałem za bardzo, ale chciałem też wam właśnie powiedzieć, że tak to było swego czasu. Look at that. Bits of Prothean tech sticking out of the ground like an old bone. So Liara ever dug up what do humans call it? A dinosaur? No, dinosaurs and other fossils would be paleontology. I'm an archaeologist. I study artifacts left by sapient species. The two fields are completely different, and... Oh, you were joking. A bit, but at least you're catching on these days. Okej, Liara zawsze miała problemy ze zrozumieniem ironii. I tym razem chyba też miała z tym kłopot, chociaż... Ostatecznie jednak się połapała, jak to Garus powiedział. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Jest komputer. 3000 kredytów, super. Liczę na to, że jeszcze coś tutaj znajdziemy w takim razie. Ale trzeba przyznać, że planeta bardzo ładnie wygląda. Ta okolica mi się podoba. Zupełnie inna kolorystyka jednak, niż to było właśnie w pierwszej części. To trzeba przyznać. Znowu terminal. Nowe informacje o przetwarzaniu. Zabraliśmy kolejnych silnych mężczyzn i kobiety ze spacyfikowanych osiedli. Koloniści w zasadzie przyjęli wyjaśnienie, że wyruszyli do uciążliwej, ale bezpiecznej pracy fizycznej w obozie badawczym Cerberusa po drugiej stronie planety. Zwiększenie racji żywnościowych w ramach zapłaty za pracę uciszyło większość zastrzeżeń. Podtrzymujcie tę wizję tak długo jak się da. Nie mamy dość ludzi, żeby walczyć z całą kolonią. Gdyby te rodziny wiedziały, że już nigdy nie zobaczą swoich synów i córek, na pewno nie zgodziłyby się na współpracę. Shepard, this Cerberus data could help the colonists still alive on other parts of Eden Prime. How? I can get this intel to Eden Prime's resistance. Maybe it will help them fight back against Cerberus. Jeszcze zerknijmy sobie. Gdzieś to się zaktualizowało tutaj. Aha, po prostu dodatkowe zadanie. Koloniści z Eden Prime walczą z okupantami z Cerberusa. Pomóż ruchowi oporu, dostarczając im dane wywiadowcze o Cerberusie. Okej, dlatego o tym też Liara wspomniała. A ciekawe, czy to mogę też niszczyć jak w dwójce? Na pewno nie w ten sposób. Chyba jednak tych skrzyń teraz się nie da zniszczyć, a w drugiej części można było. No chyba, że więcej trzeba postrzelać, ale teraz nie będę... tego sprawdzał. There, that's the elevator that leads down into the dig site. No dobrze, ale czy... Aha, tędy i tak teraz na razie nie przejdę. Skorzystajmy. Goddess, that doesn't seem possible. It's not a Prothean artifact, it's... A Prothean. Like the Collectors, or those bodies we found back on Ilos? Like the bodies we found back on Ilos. But this one is alive. You're right. That doesn't sound possible. You saw Prothean stasis chambers in the archives on Ilos. The only reason those failed was a lack of power. Cerberus found this in an underground bunker. It still has power. He's been in stasis for the past 50,000 years, waiting for us. Think of what we could learn. No właśnie, i to jest ta informacja, której wam nie chciałem mówić przedwcześnie. Otóż ten proteański artefakt to w rzeczywistości prawdziwy proteanin, który czekał tutaj 50 tysięcy lat, żeby go odnaleźć i niejako wybudzić. Więc to jest naprawdę spora niespodzianka. Trochę żałuję, że twórcy... to od razu już zdradzili w trakcie opisu tego zadania, kiedy się go kupuje. No ale myślę, że to jest spora niespodzianka dla tych z was, którzy do tej pory o tym nie wiedzieli. What can you tell me about the Protheans? The people, not the technology. Given your experience with the Prothean cipher, you probably know as much about them as I do. The Prothean Empire spanned the known galaxy. They uplifted countless other species to help them join the galactic community. Galactic community, you'd think they had something like a council. Yes, exactly.
Their cultural and artistic expression are actually quite close to those of the ancient Asari. And given their similar interests in helping other species, it's clear that they believed in interspecies cooperation. The way you describe them, they sound a lot like the Asari. I'm certain I'm coloring their culture with my own perceptions. Whatever the Protheans were, finding one alive represents an incredible opportunity. No, też tak uważam i nie bez powodu Liara była tutaj od razu wybrana do naszego zespołu, no bo ona jest najlepsza na to miejsce w tym momencie. Good thing we brought our Prothean expert. I hope I can help. If this single Prothean was sent into stasis, he could be the foremost scientist of his time, or perhaps the wisest counselor. Ah, Cerberus damaged the life pod when they excavated it. The life signs are unstable. Then let's get him out of there. No, breaking open the pod would kill him. We have to find the command signal that ends the stasis mode. We also need to figure out how to physically open the pod without doing more damage. Cerberus took over the labs nearby to research what they found at the dig site. That's likely our best bet. Oho. There they are. No dobra, ale oczywiście Cerberus będzie nam próbował przeszkodzić. Tak, żeby inaczej. No tutaj się idealnie snajperka przyda, trzeba przyznać. Sobie trochę postrzelamy. Też snajperzy tutaj atakują. Muszę uważać. Zwłaszcza, że od razu całą tarczę, całą barierę w sensie, mi zużywają. Piękna sprawa. Mamy Nemesis, nowy rodzaj przeciwnika z Cerberusa. No i tutaj zaktualizowane. Cerberus odkrył na jeden prime żywego proteanina w kapsule zastojowej. Wydostań go z kapsuły i uratuj przed Cerberusem. No i zobaczmy właśnie, co my tu mamy napisane na temat tego Nemesisa. Czyli to są właśnie ci snajperzy Cerberusa, z którymi teraz będziemy pewnie częściej walczyć. Okej. All right. Let's get moving before more of them come back. Ale niesamowita sprawa, że będziemy mieli okazję najwyraźniej właśnie spotkać proteanina. Coś, co by się wydawało w poprzednich częściach niemożliwe. Przecież do tej pory wydawało się, że no oczywiście żyli 50 tysięcy lat temu. Nie ma szansy już ich spotkać. A tu proszę. Mamy jeszcze przedstawiciela tego gatunku. Naprawdę świetna sprawa. Tędy nie przejdę, tak? Dobra, w którą stronę ja mam iść? Odzyskaj dane kapsuły, czy też odszukaj dane kapsuły. Dobra, tutaj jestem trochę za blisko jak na karabin snajperski. Więc przełączmy sobie na karabin szturmowy. Amunicja zapalająca i lecimy. Dobra. Ja właśnie w tamtą stronę mam ruszać, jak się okazuje, więc... O nie, tylko niewieżyczki. Niedobrze, niedobrze. Muszę się na razie schować. Wiemy, jak wieżyczka potrafi nas szybko załatwić. Kurde, fajna jest ta broń. Jedynie może być męczące to, że jeden strzał to jedno kliknięcie myszki. Więc żeby tak strzelać seriami, to muszę ciągle klikać myszką. Ale no, da się do tego jak najbardziej przyzwyczaić oczywiście. A obrażenia są spore. Dobra, czyli skoro mam iść w tamtą stronę, to jeszcze nie sprawdziłem tutaj. A warto, zdecydowanie. Tym bardziej, że przecież mamy też to zadanie poboczne wciąż. Też bym chciał to zrobić, jako że no raczej już na tą planetę nie wrócimy. Po skończeniu tego dodatku. Tylko, że tutaj akurat niczego ciekawego nie ma. No ale myślę, że to tylko kwestia czasu, żeby coś właśnie odnaleźć jeszcze. Terminal. Nowe informacje o rozlokowaniu wojsk. Zażarty opór miejscowych na południowych i zachodnich rejonach kolonii. Ściągnęliśmy na pomoc większość oddziałów z północnych osiedli. Do wszystkich sił pozostałych na północy. Kontynuujcie standardowe patrole, żeby podtrzymać iluzję naszej licznej obecności na tym obszarze. Gdyby miejscowi dowiedzieli się o naszych brakach, mogliby nam poważnie zagrozić. More intel to help the colonists. The more we find, the better chance they'll have. No właśnie. I mamy kolejny zasób wojenny dzięki temu. Tutaj kredyty. To nawet i z tego względu warto zbierać, no bo właśnie te zasoby
zbieramy cały czas. Czyli tutaj też warto by było za chwilę się udać. Okej, w takim razie lećmy, póki co. Kurczę, całkiem sporawe te lokacje. Znaczy oczywiście bez przesady, ale nawet porównując z poprzednimi częściami, mam wrażenie, że momentami są właśnie większe te miejscówki. A może to mam takie wrażenie dlatego, że ja muszę właśnie wszędzie się udać, żeby coś wypatrzeć, bo no rzeczywiście w dwójce było to o tyle ułatwione. Wow, wieżyczka. W dwójce było to o tyle ułatwione, że wystarczyło po prostu namierzyć jakiś przedmiot czy cokolwiek do zdobycia z daleka. I już wtedy wiedzieliśmy, że można to zebrać. Tutaj jednak trzeba podchodzić bliżej. Poniekąd wolałem chyba ten system właśnie z dwójki. No ale z drugiej strony było to do pewnego stopnia ułatwienie, ale moim zdaniem dzięki temu ta eksploracja była przyjemniejsza, no nie wiem. A może to tylko takie moje wrażenie po przesiadce z dwójki na trójkę. I jeszcze się przyzwyczaję do tego. Uwaga na granat. Dobra, tam mamy jeszcze kolejnych. Tutaj właściwie są już na tyle daleko, że można by spróbować ewentualnie z karabinem snajperskim. Ale już powinienem sobie z nimi poradzić też. Dobra, mamy też wieżyczkę znowu kolejną. Najpierw ją właśnie zniszczyć. Okej. Ale kurde, tak tutaj było cicho, że wydawało mi się, że nikogo tutaj nie znajdziemy. A tu proszę. Mamy jeszcze kolejnych. I chyba kogoś jeszcze słyszałem, więc ktoś tu powinien jeszcze być. Tak mi się wydaje. O, tutaj. Dobra. That lab found footage of the Protheans. Cerberus is studying it to figure out how to physically open the pod. Bo my tutaj w ogóle się zbliżyliśmy do tych danych dość nieoczekiwanie od drugiej strony. No ale po kolei. Pogubić się tutaj można naprawdę. Już w końcu nie wiem, czy ja tutaj byłem. Nie, zdecydowanie nie. Mamy zestaw medyczny. Czy jest coś jeszcze? Tutaj chyba nie za bardzo. Mogę wejść też oczywiście na górę. Trochę amunicji. Ale chyba nic poza tym, czyli bardziej jest to taki punkt, żeby rozejrzeć się dookoła, no i ostrzeliwać wrogów ewentualnie. Jednak niczego tutaj ciekawego nie znajdziemy. Czy mogę tak zeskoczyć? Nie, muszę po prostu zejść po drabinie. No, schodzimy. Co jest grane? Przecież mogłem schodzić w ten sposób, co jest? Nie mam pojęcia, nie wiem, czy coś się popsuło? No kurczę. Zobaczmy tutaj. Tam się zacina coś, nie mogę w ogóle zejść z tej drabiny, dziwna sprawa. Ale okej, przejdziemy sobie tędy po prostu. I patrzcie, kredyty ominąłem, no jasny gwint. Tu łatwo jest to wszystko pominąć. To ja w końcu tutaj jeszcze nie byłem, tak? No właśnie. Ajajaj. Nowe informacje o ruchu oporu. Otrzymaliśmy doniesienia naszego źródła w ruchu oporu Eden Prime. Możemy się spodziewać ataku na nasze Centrum Bezpieczeństwa jutro wieczorem między 22 a 23. Ściągają siły z całej kolonii. To dla nas znakomita okazja, by wyeliminować ich dowództwo. Po odparciu ataku pozwólcie doktorowi Williamowi Cambiacie na ucieczkę, uwiarygadniając ją paroma niecelnymi strzałami. Przekazał nam cenne informacje. Przy odrobinie szczęścia miejscowi uznają go za bohatera jedynego uciekiniera z pułapki Cerberusa. Może nawet powierzą mu dowodzenie. Perfect. This intel will give Eden Prime's resistance movement a real chance to push Cerberus out of their colony. Ekstra. Czyli to oznacza, że wykonałem już to zadanie, tak? Dokładnie. Proszę bardzo. Zaliczone. No, to warto było się dokładnie rozejrzeć. Tutaj z kolei byłem, czy nie? Teraz zobaczymy. Chyba tak. Zdecydowanie tutaj już byłem. Dobra, czyli z tej strony wychodzę z kolei tutaj. Aha. A tutaj z kolei byłem, muszę się zorientować. Chyba jeszcze po tej stronie właśnie mnie nie było, więc też możemy sobie zbadać.
Nie za bardzo coś widzę, niestety, co bym mógł zebrać. To już przejście dalej, ale tutaj coś jest. They were gunned down while having drinks and watching the game. This isn't a military stronghold. It's somebody's home. We didn't kill these people, and we're going to shut down the bastards who did. There. That lab found footage of the Protheans. Cerberus is studying it to find the stasis deactivation signal. Powiem wam szczerze, że odrobinę się gubię tutaj, a to dlatego, że mamy w sumie dwa miejsca, gdzie możemy te dane kapsuły odnaleźć, więc zacznijmy sobie od pierwszego. To dlatego mnie to wszystko zmyliło. Bo do tej pory skupiałem się na jednym miejscu. Tak, i tutaj mamy to. Dobra. Wszystko jasne. No to teraz przynajmniej mniej więcej wiem już, gdzie jestem. Czyli rzeczywiście, zabierzmy najpierw dane stąd, a później udamy się w tamtą stronę i tak będzie chyba najlepiej. Udało się otworzyć, super. Co my tu mamy? Znowu zestaw medyczny, 100 punktów, doświadczenia. I tu jest główne pomieszczenie. Jak się zaświeciły Shepardowi oczy. A więc tak wyglądali Proteanie. How many have we lost? Reaper forces have destroyed approximately 300,000 life pods. Third of our people. Alert! Northside bulkhead cannot be sealed. Hostiles detected. Then all forces to the north. No proszę, że też mogliśmy przejrzeć takie wspomnienia trochę. I think I can duplicate that to open the life pod. You understood that? You didn't? No. All I saw was static. Cerberus was trying to make sense of it without success. The Prothean cipher you received on Pharos, it lets you see the images as a Prothean would and understand their language. Whatever it does, I saw the video. And how they sealed the life pods. Perfect. Then we just need the signal they use to activate stasis mode. No proszę. A więc udało się dzięki temu zobaczyć tą wiadomość, to co właśnie się kiedyś wydarzyło. Shepard był w stanie ze względu na to, co się wydarzyło właśnie na Pharos w Mass Effect 1. Nawet Eliara nie była w stanie tego zobaczyć. To ciekawostka. To tym bardziej jestem ciekaw, co zobaczymy odkrywając te kolejne dane kapsuły. One są po tej stronie. Więc od razu się tam teraz udamy. Czy ja mogę też tędy właśnie? Chyba tak. Jak najbardziej. Czyli co? Tutaj już byłem. A nie szedłem jeszcze w tę stronę. I ja właśnie wówczas walczyłem tutaj z tymi przeciwnikami. I myślałem, że tutaj tylko są te dane, a tu się okazuje, że w dwóch miejscach mieliśmy. Więc można by było jeszcze... No tutaj jest to miejsce, które już odkrywaliśmy. Okej.
No dobra, to już przynajmniej trochę ogarnąłem, jak to tutaj wygląda, bo początkowo właśnie przez to, że myślałem, jeśli tylko mamy jedno miejsce z danymi oznaczone, to miałem lekkie zagubienie przez chwilę, ale teraz już jest ok. Zobaczmy sobie tutaj najpierw, zanim udamy się po następne dane. Sporo rzeczy rzeczywiście ciekawych można odnaleźć. Chociaż akurat nie w tym przypadku. Nie w tym pomieszczeniu. Dobra, a więc już wchodzimy tutaj. I są te dane za chwilę. Za kolejnymi drzwiami. Naprawdę niczego tutaj innego nie znajdziemy? A, mamy ekwipunek, czyli 3000 kredytów. Możemy ruszać w takim razie dalej. Proszę bardzo. Jest zatem kolejna konsola, zapewne z następną wiadomością. Z kolejnymi wspomnieniami. Atak żniwiarzy wygląda no praktycznie identycznie, jak to teraz wygląda też. Co 50 tysięcy lat atakują. I never thought our empire would fall. It won't. We will sleep here until the Reapers return to dark space. Then we will rise, a million strong. For the Empire. For the Empire. Get to your stasis pod. Victory. Broadcast the stasis readiness signal to all life pods. And the refugees who have yet to reach the bunker. Their sacrifice will be honored in the coming empire. You understood that one too? Yeah. I've got the signal the Protheans used to activate stasis mode. Excellent. Then we have everything we need to open the pod. To super. W takim razie udajmy się do tej kapsuły i spróbujemy ją otworzyć. Backup forces are here. Tak coś czułem, że kurczę po drodze będą jeszcze atakować przeciwnicy, no i faktycznie. Dobra, teraz uwaga. Pisaliście mi, że można odebrać im tarczę. I rzeczywiście, ale super sprawa. Kurde, tutaj fajne zależności są teraz w tym systemie walki. Bardzo jest to dopracowane. Podoba mi się. Warto zdecydowanie w takim razie eksperymentować z różnymi mocami na różnych przeciwników. Jak widzicie, daje to jakieś kolejne dość nieoczekiwane efekty. Tak jak tutaj. Wykorzystujemy sobie podniesienie na przeciwnikach z tarczami i zabieramy im te tarcze dzięki temu. To jest chyba najlepszy sposób, żeby ich pokonywać. Tak więc dzięki, że o tym wspomnieliście, możliwe, żebym nie zwrócił na to uwagi. Bo pewnie bym nawet nie próbował atakować ich tymi tarczami, znaczy tych z tymi tarczami, dlatego że pomyślałbym, że to w ogóle nie zadziała. Kurde, najgorsze jest wbić się w takie miejsce, gdzie mamy te wieżyczki. Pytanie czy... ale nie, widzę, że zdecydowanie ta fala uderzeniowa nic złego nie robi wieżyczkom. A liczyłem trochę na to. Dobra, teraz coś tutaj możemy sobie zrobić ewentualnie, czy nie za bardzo? Chyba niezbyt. Muszę właściwie się wycofać, powiem wam, bo może być za chwilę niebezpiecznie. Dobra. Kurde, jeszcze ten! Skubany, no. Ostrożnie muszę. Okej. I teraz podejdźmy... Niech przyjdą tutaj za mną Garus i Liara, ale patrzcie, jeszcze tego mamy. Ale załatwiła go bardzo ładnie. Dobra, jeszcze jedna wieżyczka tutaj. Pięknie. I mamy jeszcze jednego. Też nasi, kurczę, eliminują bardzo szybko. Naprawdę, kurde. To nam przeszkodzili. Może po prostu
tędy da radę, tak? Jak najbardziej. Ruszajmy. Nie mogło być za łatwo, jednym słowem. Dobra, wejdźmy po tej drabinie w takim razie. Jak na razie dodatek bardzo fajny. Tylko niesmak wzbudza fakt, że faktycznie on najwyraźniej jest już w podstawce, a twórcy, wydawca żądają, żeby za to płacić. To nie jest naprawdę zbyt fajne. Tędy i tak nie przejdę, ale tędy już jak najbardziej. Chociaż tutaj też nie, czekajcie. Nie no, tędy nie przeskoczę, tak? Raczej nie za bardzo. Czyli jednak chyba przejdę tamtędy, bo tam jest drabina. Nie wiem, czemu Shepard mi nie chciał na początku przeskakiwać, ale okej, już jest wszystko w porządku. No i schodzimy tutaj. Dobra, no i to jest po tej stronie, gdzie już byłem wcześniej. W takim razie ruszajmy do kapsuły. I pora uwolnić naszego proteanina. I'm transmitting the signal. Perfect. It'll take a few moments for the life pod to process it. O nie. Heavy Cerberus forces inbound. Looks like we've got a siege on our hands. Czemu mnie to w ogóle nie dziwi? Dobra, lecimy w takim razie. Piękna sprawa. No powiem wam, że przy tym ulepszeniu tego karabinu, powodującym, że mamy rzeczywiście więcej naboi, to dużo też ciekawiej się korzysta z tego karabinu snajperskiego. No bo teraz 6 naboi dopiero musimy przeładować. Najlepiej starać się headshoty strzelać, to wtedy możemy ich szybko załatwić, tak jak to widzieliście przed chwilą. Dobra, słyszę kolejnych, ale nie wiem, czy nie po tej stronie. Może niekoniecznie. Ktoś tu jeszcze powinien atakować. Słyszę ciągle... O właśnie, tam lądują. Raczej już chyba wylądowali, więc powinni za chwilę tutaj przybiec bliżej. No właśnie. Mamy ich faktycznie. Nie wiem, czy wyskoczył z tej strony. Załatwiony. Rewelacja. Fajnie teraz trochę dla odmiany właśnie z karabinu snajperskiego sobie w tej części postrzelać. Mogliśmy tak naprawdę w każdej odsłonie Mass Effecta trochę innych broni wypróbować. Looks like we've got a second to catch our breath. If anybody needs fresh clips or a bathroom break, now's the time. Dobra, gdzieś tutaj chyba była amunicja, powiem wam. Has the life pod ended stasis mode? We're almost there. I saw a supply cache in the building next door if you want to stock up. I can lay down a singularity to block enemy access. No właśnie tak mi się wydawało, że gdzieś w pobliżu była amunicja. No i dobra, jest już uzupełniona. Wow! Heavy mech, don't let it get close! Chcę koniecznie teraz wejść do tego Atlasa, bo napisaliście mi, że jest to możliwe w tej części, aby pokierować takim Atlasem właśnie, takim mechem. Zobaczymy. Muszę tylko rozbić najpierw to. Na razie jeszcze czekamy. Z tej strony jeszcze atakują, muszę uważać. No, da radę czy nie da rady? Jest. Udało się. Co teraz? Nie no, nie za bardzo. Kurde. Nasi niestety zniszczyli. Nie wiem, czy właśnie w tym momencie była taka chwila, żeby wsiąść do środka. Czy to jeszcze nie był ten moment? W każdym razie, no jak jeszcze będziemy walczyć z Atlasem w jakichś misjach, to będę chciał to sprawdzać na pewno. Bo nie sądziłem, że można w ogóle wsiąść za stery takiego mecha. Do tej pory to nie było możliwe. Dobra, to lecimy w takim razie jak najszybciej do kapsuły. Pora to wreszcie sprawdzić i spotkać się z proteaninem. Niesamowita rzecz. There, you've got it. Goddess. Zaraz się obudzi. It may take him some time to fully regain consciousness. Okej.
Be careful, he's confused. To dla niego musi być też niezły szok. Spokojnie, spokojnie. Nie jesteśmy tutaj wrogiem. Remember, it's been 50,000 years for us, but for him, it's only been... A few minutes! No, the bunker is falling. There is no other option. There are pods online! Those soldiers are still alive! Their sacrifice will be honored in the coming Empire. Prepare a neutron bombardment. Get to your life pod now! Patrzcie, czyli możemy zobaczyć ten moment, kiedy nasz proteanin sam się załadował do kapsuły. The bunker is secure, Commander Javik. What is left of it? A few hundred people. How am I to rebuild an empire from that? Further adjustments may be necessary. The neutron purge compromised the facility. Clarify. Sensors are damaged. Automated reactivation is not an option. You'll remain in stasis until a new culture discovers this bunker. This may lead to a power shortage. Do not shut off more pods. I need the few that are left. Power needs will be triaged appropriately. You will be the voice of our people. I will be more than that. How many others? Just you. You can understand me? Yes. Now that I have read your physiology, your nervous system, enough to understand your language. So you were reading me while I was seeing... Our last moments. Our failure. Kurczę, epickie jest to spotkanie z tym proteaninem. Javik, zdaje się, tak się nazywa, przynajmniej tak się nazywał te 50 tysięcy lat temu. Your people did everything they could. They never gave up. And I could use some of that commitment now. Shepard, whatever you did got Cerberus interested. Asari. Human. Terrian. I'm surrounded by primitives. It's not safe here. Will you join us? You fight the Reapers? Yes. Then we will see. Na razie traktuje nas dystansem trochę, no ale to się nazywa sojusz. A living Prothean. That's correct, Admiral. But he's not quite what we expected. Commander, our scientists barely understand what they need to do here. If the Prothean can help us construct this device, we need his cooperation. Understood, Admiral. We're losing colonies faster than we can evacuate. We've never seen a force like the Reapers. He has, Admiral. Can he help us? I intend to find out. Good. Cerberus slipped up and gave us a new weapon. Don't let it go to waste. Hack it out. Shepard, I need you down in the port cargo hold. It's about our new guest. I'm on my way. No, już jakieś kłopoty, czyżby? What's the problem? I've tried to make the room more accommodating, but they're not letting me talk to him. Apologies, Doctor. Contact protocol with a new species. Assume hostility. We had to dust off the regulations. But he's not new. I've spent my life studying Protheans. No wątpię, że naszemu proteaninowi takie zachowanie ludzi się podoba. At ease. I don't think our guest will be a problem. Will he? That depends on you. I can sense fear in you. Anxiety and distress. The Reapers are winning.
What do you mean, you sense? All life provides clues for those who can read them. It is in your cells, your DNA. Experience is a biological marker. Then what exactly did I experience back on Eden Prime? That was a hell of a flashback. The battle left its own mark on me. I communicated this to you. It can work both ways. Like your beacons. Yes. Which... You found one. You saw it all. Our destruction. Our warnings. Why weren't they heeded? Why didn't you prepare for the Reapers, human? It's Commander. And nobody could understand your warnings. The beacon nearly killed me. Then communication is still primitive in this cycle. We pieced together what we could, and used it to stop a Reaper invasion 3 years ago. Then the extinction was delayed. Now we have your plans for the device. We're going to build it. Device? The weapon your people were working on. I'd hoped you could tell us how to finish it. We never finished it. It was too late. Then I take it you don't know anything about the catalyst? No. I was a soldier, not a scientist. Skilled in one art, killing. What was your mission? Among my people, there were avatars of many traits. Bravery, strength, cunning. A single exemplar for each. Which are you? The embodiment of vengeance. I am the anger of a dead people, demanding blood be spilled for the blood we lost. Only when the last Reaper has been destroyed will my purpose be fulfilled. I have no other reason to exist. Those who share my purpose become allies. Those who do not become casualties. Ależ to jest ciekawa postać. Aż się nie chce wierzyć, że... To jest dodatek DLC, że tego nie ma w podstawce, bo to jest tak ważne. Nawiązanie do tych wcześniejszych, pierwszych wizji Sheparda. Teraz się wszystko zaczyna klarować. Nothing in our fight against the Reapers has been that cut and dried. Because you still have hope that this war will end with your honor intact. I do. Stand in the ashes of a trillion dead souls and ask the ghosts if honor matters. This silence is your answer. We found this at the dig site. I assume it belongs to you. It is a memory shard. Could it help us with the device? No. It contains only pain. But I will help you fight. And the last thing the Reapers hear before they die will be the last voice of the Protheans, sending them to their grave. If you don't mind, I have a few more questions I'd like to ask. Here it comes. I've written over a dozen studies on your species. I've published in several journals that... Amusing. Asari have finally mastered writing. I'm sorry? Never mind. What do you wish to know? Kiedyś nie potrafiły pisać, Asari? No, sporo jest rzeczy, o które byśmy chcieli zapytać. We've never seen a species with this sensory ability you have. It was common among my people. Imparting experience through touch. The chemistry of life. Complicated ideas could be absorbed in seconds. That sounds very useful. We evolved as hunters. Reading 1,000 details in our environment ensured our survival. I'm beginning to understand the beacons a bit more. Later, we developed technology to harness our ability. Information could be stored in certain objects through touch. Memory has its own biomarker, its own chemistry.
as do knowledge and skills. The beacons could remember these things. Things like Reaper invasions. Yes, I can still sense the turmoil in you, witnessing the extinction of our empire. The fabric of your being was forever marked that day. So could you read something about this room? There was liquid, a form of incubation. The DNA of a Krogan who lived here. He was powerful, prone to violence. No, proszę. I'm impressed. His name was Grunt. And if he were my enemy, I would have given him a wide berth. There is great strength in his genes. Niesamowite są te jego umiejętności. Liara here would never forgive me if I didn't ask you. What was Prothean civilization like? Yes, I've always wondered. What sort of government did you have, and can you tell me about your religious beliefs, or perhaps the... We are dead now. What does it matter? I'm sorry. Studying your history has been a lifelong passion of mine. When I was born, our empire was already at war with the Reapers. The first thing I remember was seeing my planet on fire. Liara jest strasznie podekscytowana tym spotkaniem, zresztą podobnie jak i ja. What was your civilization like before the Reaper attack? We were the dominant race of our cycle. We ruled the galaxy. My studies indicated you were the only race engaged in space travel at the time. I always found that curious. We were one empire composed of many subjects. All eventually called themselves Prothean. What if they didn't want to? They weren't given a choice. Are you saying you enslaved the other species? Any could oppose us if they wished, and if they had won, they would have ruled. Many tried, none succeeded. I had no idea Protheans were so severe. It was by necessity. Very early we encountered the dangers posed by machine intelligence. They rebelled against us. We've had the same problem. They're called Geth. We could not allow the machines to surpass us. It was decided the only way to win was to unite all organic life within our empire. Did it work? For a time. The Metacon War. We were turning the tide. Until the Reapers arrived. Then we understood machines had surpassed us long ago, in ways we could never imagine. Back on Eden Prime, it looked like there were other stasis pods. What happened? The Empire had fallen, and we knew our cycle was lost. We were the final vanguard, the best soldiers left alive. So more of you were supposed to survive into this cycle? Yes. Under my leadership, a new Prothean Empire would have arisen. We would have commanded the races of your time to prepare for the next Reaper invasion. But traitors within our ranks, indoctrinated agents, betrayed us, and the Reapers discovered our plan. Just out of curiosity, how would you have commanded us? By leaving you no other option. You would have joined our army, or faced the Reapers alone. We've uncovered quite a few Prothean ruins. Were you observing our ancestors? Before the war, we cultivated species who showed potential. Eventually, you would have been offered a choice to join the Empire. But when the Reapers attacked, we ceased all study. We hoped they would see you as too primitive to harvest. Well, thank you. I think. Ciekawe. Is there anything more you can tell us about this device your people were trying to build? We heard only stories. They said our scientists were constructing a great machine that had the power to defeat the Reapers. You never saw it? By that point, the Empire was smashed into pieces. None of us knew what the others were doing. Well, if we don't finish it soon, the same will be true of us. No i właśnie zapytajmy jeszcze o to najważniejsze, wojnę Protean ze żniwiarzami 50,000 lat temu. What can you tell us about your own war with the Reapers? Many of the details were lost. The conflict lasted for centuries. Those that faced the Reapers in the beginning were long dead when I was born. There were memory shards, however, passed down from soldier to soldier. They gave us fragments of what happened. Several years ago, we found a Prothean VI that called itself Vigil on the planet Ilos. He was the caretaker of a research project. During my life, Ilos was only a rumor. It was said we had cities there, built on the ruins of a civilization before us, the Inusanon. If our scientists did have a research facility, whatever they were doing was secret.
Yes. Vigil said they wiped all traces of themselves from the records so the Reapers couldn't find them. The scientists eventually went into cryogenic stasis. More of my people survived? No. But they did stop the Reapers from taking control of the Citadel in this cycle. It delayed their invasion. I never saw the Citadel. It was captured long before I was born. Niesamowite, ile tu jest nawiązań do poprzednich części, nawet zwłaszcza do jedynki. How did your people wage war against the Reapers? Attrition. We fought them system by system, planet by planet, city by city. Entire worlds were sacrificed just to slow the Reapers down. Time they spent harvesting a population was time we could regroup. That must have cost you in the long run. Yes. Our own people would be indoctrinated, converted, then turned against us. But there was no choice. Mercy is not a weapon. It is a weakness. Why do you think your own cycle lost the war? What had been our strength, our empire, became a liability. All races conformed to one doctrine, one strategy. The Reapers exploited this. Once they found our weaknesses, we could not adapt. The subservient races became divided and confused. Then, it was only a matter of time. I'm happy to say our cycle is different. Most races cooperate, but they still remain unique. Then it may be your only hope. No, oby. Thank you for talking with me. I never imagined actually meeting a Prothean. This has been amusing. Oh? To discover the most primitive races of my time now rule the galaxy. The Asari, the humans, the Turians. There's also the Salarians. The lizard people evolved? I believe they're amphibian. They used to eat flies. Dobre. Trochę lekceważy te inne rasy. Commander, you may count on me. I am known as Javik. Then welcome aboard the Normandy, Javik. Javik wyraźnie uważa się za lepszego od nas. To daje się wyczuć po tych wszystkich rozmowach. Miota cząstek odblokowałem, proszę. Będziemy to na pewno testować. Jeśli chodzi o dodatek z prochów, to było na tyle bardzo ciekawy dodatek z niezwykle ważną postacią, którą będę na pewno często zabierał na misję, bo może on sporo komentarzy ciekawych nam udzielić zapewne. Tak więc ja już się nie mogę doczekać. Na razie to wszystko. Dziękuję wam za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Mass Effecta 3. Cześć!